To był trudny, ale udany rok dla banku PKO Trudny, ponieważ od początku roku wiedzieliśmy, że będziemy mieli do czynienia z presją regulacyjną. Przypomnę tylko, znaczące praktycznie podwojenie stawki na bankowy fundusz gwarancyjny, znaczące obniżenie stopy lombardowej. Na maksymalne oprocentowanie kredytów złotowych. Wreszcie kolejna fala cień stawki Interchange, co łącznie przełożyło się na ponad 500 milionów wyników brutto, którego nie osiągnęliśmy ze względu na te zmiany. Także od początku wiedzieliśmy, że będziemy walczyć, starając się to maksymalnie nadrobić. Daliśmy naszą wskazówkę, przewidując, że ten tegoroczny wynik netto spadnie około jeden w granicach jednego, jednej cyfry, jednocyfrowej. No i mogę powiedzieć, że całe działania banku były nakierowane w tym kierunku i w warunkach porównywalnych udało nam się to zrobić. To znaczy, biorąc pod uwagę te. Problemy, o których mówiłem, osiągnęlibyśmy rzeczywiście jednocyfrowy spadek dokładnie minus -7,8%. Natomiast, jak Państwo pamiętacie, w czwartym kwartale dodatkowo jeszcze przetrafiła się upadłość Banku Spółdzielczego w Ułominie, która obciążyła nas jako PKO kosztem 234 milionów złotych. No i dodatkowo jeszcze mieliśmy koszty utworzenia funduszu wsparcia klientów z kredytami hipotecznymi w wysokości 26 milionów. Także powiedziałbym, że patrząc na wysiłek banku, osiągnięte wyniki, jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani. To w gruncie rzeczy był dobry rok potwierdzający siłę naszego banku. Nasze ROE, które zareportowaliśmy, wyniosło 9,7% na bardzo wysokiej bazie kapitałowej, ponieważ nasz współczynnik Cortier One wyniósł 17,7%, a więc nawet nieco lepiej niż w ubiegłym roku. Jest to tyle ważne, że w świetle nowych wymogów kapitałowych naszej Komisji Nadzoru Finansowego, kapitał zaczyna być dobrem rzadkim w polskim sektorze bankowym. Szacujemy, że już w 2016 roku niektóre z banków będą musiały zrewidować swoją politykę kredytową właśnie ze względu na niedostatecznie wysokie poziomy swojego kapitału. Także reasumując trudny, ale udany rok. Raportowany zysk netto w całym roku to jest 2 290 miliardy ,2 290 milionów ,00 złotych, natomiast gdybyśmy wyłączyli skutki upadłości banków w i nowego funduszu, było to by to ponad 2,5 miliarda złotych. Natomiast w samym czwartym kwartale to jest znowu, Porównywalne 649 milionów, natomiast zaraportowane 436. Także sama różnica tych dwóch kwot pokazuje Państwu, jak mocne było uderzenie w wyniku sektora. Ponieważ spełniamy wszystkie wymogi postawione przez Komisję Nadzoru Finansowego, podjęto decyzję, żeby zaproponować wypłatę dywidendy w wysokości 8,70 zł na akcję co jest, powiedziałbym, bardzo atrakcyjnym poziomem. Przy obecnej wycenie akcji banku Pekao S.A. oznacza to dividend yield ponad 6%. Myślę, że bardzo trudno byłoby znaleźć w tej chwili inwestycję, która da porównywalny dochód odsetkowy. Mhm. Ostatnie pytanie jeszcze o podatek bankowy. Czy już państwo obliczyli, ile będzie to kosztowało? Oczywiście. Szacujemy, że podatek będzie wynosił około 500 milionów złotych. Także jest to znacząca kwota również dla takiej instytucji jak my.